Cześć, zapraszam Was na recenzję kolejnego gimbala od Hayuteka. Tym razem będzie to AK4500, czyli następca AK4000. No i co jak co, ten sprzęt jest bardzo dużym przeskokiem, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, wygląd i sposób działania, więc zacznijmy. Pierwsza kwestia to oczywiście budowa samego gimbala. Teraz nie jest on tylko jednoręczny, ale jest de facto dwuręczny. Dzięki temu, że mamy tutaj wkręcone takie mocowanie wraz z zewnętrznym pilotem, możemy naszego gimbala trzymać oburącz w pozycji na początku dość dziwnej, bo trzymamy go w ten sposób i finalnie tak po prostu poruszamy go lewo, prawo bądź góra, dół. I nie jest może na początku takie normalne i naturalne, ale potem się do tego przyzwyczajamy i jest to rzeczywiście wygodne. Natomiast co do samej budowy, są tutaj trzy przełączniki, które ułatwiają nam po prostu życie. Pierwszy znajdujący się tutaj, gdy go zablokujemy i przekręcimy naszą oś, jest ona teraz zablokowana. Kolejny drugi jest tutaj, blokujemy i trzeci z przodu, blokujemy. Dzięki temu możemy przenosić naszego gimbala, włożyć go do samochodu razem z naszym całym sprzętem. Nie boimy się o to, że coś się stanie z silnikami, że coś się nagle przekręci, zmieni. Jakie to jest wspaniałe. Naprawdę. To przeszkadzało mi strasznie w modelu A2000, A4000. No i tu w końcu jest i jest prima sort. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o budowę, to to pokrętło, które gdy podłączymy moduł ostrości, zmienia nam ostrość, natomiast gdy nie mamy go podłączonego, zmienia nam poziom ustawienia osi. Jest ono fenomenalne, bo po pierwsze jest większe niż było w modelu A2000 i A4000, to też jego przesuwanie jest bardzo płynne, bardzo dokładne. No i powiem szczerze, na tym gimbalu, gdy używałem obiektywu, który nie miał modułu ostrości, no to w ostrość zawsze trafiałem. Więc jest to genialna zmiana, jeżeli chodzi o AK4500. Natomiast jeżeli chodzi o ten uchwyt razem z tym pilotem, jest on tutaj przykręcany na dwie śruby, które wchodzą bardzo ciężko, ale da się je finalnie wkręcić. Natomiast tutaj jest wkręcony pilot, który łączy się oczywiście bezprzewodowo z naszym gimbalem. Oprócz tego, że na tym pilocie możemy zmienić ostrość, ustawienie naszego aparatu, działać joystickiem, czyli ruszać gimbalem lewo, prawo, góra i dół, to jeszcze mam tutaj z tyłu przycisk, który gdy przytrzymamy i będziemy poruszali lewo bądź prawo, to nasz gimbal będzie ruszał się razem z nami, co jest bardzo wygodne, na przykład gdy nagrywamy coś z daleka, ale na przykład nie, siedzimy z tyłu pojazdu, a gimbal jest przewieszony właśnie na pojeździe, to my możemy właśnie tym pilotem sterować gimbalem. Jest to bardzo wygodne. No i oczywiście joystickiem również. Na zewnętrznym pilocie ja mam zamontowaną jeszcze głowicę kulową, więc mogę tutaj podłączyć sobie monitor, co jest bardzo wygodne, bo jednak, okej, mimo wszystko ten wbudowany nie jest zbyt ostry i idealny, a gdy działam w ruchu, chcę mieć tą pewność i jest taka możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie samym gimbalem, jest ono oczywiście przez przyciski znajdujące się w tym miejscu, natomiast jest też wyświetlacz, który jest dotykowy, więc jeżeli przesuniemy teraz w prawo, to możemy zmienić ustawienia naszego aparatu, zmienić jego ISO, zmienić ekspozycję, balans bieli. Natomiast gdy przesuniemy w drugą stronę, mamy ustawienia naszego samego gimbala. Mamy coś takiego jak Inception Mode, czyli tryb, w którym gimbal ustawia się na sztorc i obraca na ustawioną przez nas liczbę obrotów. Motion Timelapse, czyli ustawienie timelapse'a, gdzie ustawiamy jedną pozycję gimbala, potem ustawiamy drugą, czasy jej trwania i wtedy gimbal wraca się w czasie, pokonując właśnie tą trasę. Tryb selfie, no ale raczej do takiego gimbala nagrywanie siebie no, nie za bardzo. Oczywiście też tryb ustawienia pokrętła, czy ma on teraz obsługiwać moduł follow focusa, czy ma po prostu zmieniać dokładną pozycję naszego gimbala. Kolejny wyświetlacz to konfiguracja ustawień naszego gimbala, jeżeli chodzi o jego na przykład moc, czyli payload settings. Tutaj dokładnie ustawiamy moc silników, w zależności od tego, jak ciężki sprzęt położymy na tego gimbala. Maksymalnie może on udźwignąć sprzęt o wadze 4,6 kg. Kolejna opcja to Shooting Mode, gdzie ustawiamy dokładnie, jak nasz gimbal ma szybko działać. Czy ma być to standardowa opcja, płynna, czy szybka, gdzie reagujemy po prostu od razu na nasze ruchy, czy opcja, która zmienia, że tak powiem, oblicze tego gimbala, czyli możemy sobie dokładnie sami ustawić, jak szybko ma on za nami podążać, jeżeli chodzi o przesuwanie się w trybie pan bądź tilt, oraz Dead Zone, czyli po jakim czasie, po jakim dokładnie kącie obrotu ma on dopiero zacząć o tym myśleć, że ma się obracać. Tej opcji mi brakowało właśnie w AK2000 i AK4000. Tutaj ona jest i naprawdę zmienia bardzo dużo, jeżeli chodzi o precyzję działania na tym gimbalu. Natomiast jeżeli chodzi o użytkowanie tego gimbala, jest ono wygodne, natomiast wymaga troszeczkę wprawy, bo jednak chwyt w ten sposób nie jest zbyt naturalny, natomiast
jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić i mówię, robienie jakichś delikatnych obrotów, panoram czy śledzenie kogoś jest wygodne, ale mimo wszystko bardziej wolę ten układ, gdzie trzymamy ręce obok siebie i mamy wszystko dokładnie ustawione, bo to jest dalej mimo wszystko taka opcja, jakbyśmy prawie że mieli to na jednej ręce, tylko no, jednak jest troszeczkę lepiej, ale mimo wszystko ta precyzja no, lepsza jest na tym uchwycie dwuręcznym. Jeżeli chodzi o mocowanie follow focusa, jest ono nowsze, ładniejsze, wygodniejsze. Sam follow focus, mimo tego, że jest drugiej generacji, to też jest delikatnie nowszy. Natomiast mimo wszystko bardziej wolałem to mocowanie na gorącą stopkę, bo dokładniej mogę ustawić, gdzie ten follow focus będzie się znajdował, więc jednak to mocowanie na górze było dla mnie wygodniejsze, ale to również spełni swoją funkcję. No i kolejna nowa funkcja, która jest w szybkozłączce. Niby taka normalna rzecz, mocowanie PL501, ale jednak jest coś nowego. Na przykład, jeżeli mamy jakieś wesele, jakiś event, gdzie potrzebujemy być bardzo dynamiczni i latamy z gimbalem lewo-prawo, ale nagle potrzebujemy wziąć po prostu nasz aparat, kamerę do ręki i zacząć działać coś w ręce, no to standardowo musielibyśmy po prostu tutaj odblokować tą szybko złączkę, wyjąć nasz sprzęt, gdzie wtedy on już się zgubi, jeżeli chodzi o ustawienie jego balansu, co jest niezbyt komfortowe. Na szczęście tutaj mamy podwójną szybko złączkę, gdzie mamy tą główną PL501, ale na górze jest jeszcze jedna, więc de facto możemy ją tutaj odczepić, wyjąć nasz aparat, zrobić kilka ujęć z ręki, a potem znowu szybko i komfortowo wrócić do nagrywania z gimbala, nie tracąc balansu naszego sprzętu. Fenomenalna taka mała rzecz, a jak cieszy. Podsumowując, Fejutek AK4500 to genialny sprzęt za bardzo dobrą cenę. Jak widać, ten producent nie spoczywa na laurach i co roku zmienia swój sprzęt. Chociaż trochę, małe dodatki, małe usprawnienia, które naprawdę pomagają nam filmowcom i widać, że ten producent wysłuchuje nas. Na grupie Fejutek Polska pojawiało się bardzo dużo propozycji i pytań do właśnie Fejuteka, że to można delikatnie coś zmienić, coś poprawić i rzeczywiście niektóre funkcje są. Więc jeżeli potrzebujecie gimbala i to jego mocowanie i trzymanie oburącz nie przeszkadza Wam, to jak najbardziej to się spełnia. I to tyle, jeżeli chodzi o Fejuteka AK4500. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach poniżej, chętnie na nie odpowiemy. No i oczywiście subskrybujcie kanał, by nie przegapić naszych kolejnych filmów. Trzymajcie się. Czołem!